Siemanko, z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Vito. Yo, siemanko, z tej strony Vito. I my jesteśmy w horrorowej gierce, gdzie chodzi mamusia i ona chce nas załatwić. Historyjka ogólnie jest taka, że my się wybraliśmy gdzieś na jakiś rejs, na przykład łodzią, albo w tym przypadku helikopterem się gdzieś wybraliśmy. No i on się nam zepsuł i musimy teraz znaleźć brakujące do niego części, żeby się stąd wydostać. Naprawić. Dokładnie tak. A mamusia, wiecie, chce mieć synka i córeczkę, więc chce nas złapać i ona zaraz cię złapie. Idzie, idzie tu, uciekaj. Ona trapy, słuchajcie, tutaj zostawia. Patrzcie, czas nam się odlicza na samej górze. Tak, ale... tak, słuchajcie, tutaj już rundka trwa, więc... Trwa właśnie. Więc my możemy sobie teraz poznać po prostu tą giereczkę i tak dalej. A co to są za maski ogólnie? To są miejsca, gdzie ona zabiła osoby inne. Oh my god. No właśnie. No dobra, dobra, ale znalazłem jedną maskę. Ja też mam jedną maskę, może ona coś tam później nam da. Weszłam jakby w nią. O, mam dwie. Oj, nie wiem gdzie ona jest, ale słuchajcie. O, można wchodzić do tych różnych budynków. I tam właśnie jest dobrze coś zbierać. Mam coś. Hej, tu można wejść gdzieś, dobra. Nagle pojawia się znacznik na mapie, pewnie ten helikopter, wow, żeby do niego podejść. Wow, jakie tu są miejsca, człowieku. Ujacie. Jaka to jest wielka mapa w ogóle. No. O, ej, mam pistolet jakiś. Ja też, ale go wymieniłam już na coś innego, bo chcę iść do helikoptera, bo przypuszczam, że muszę tą część tam właśnie zanieść. 40 sekund zostało, nie uciekniemy już chyba. Nie uciekniemy, ale poznajemy ogólnie tą gierkę i mapę i tak dalej, więc mam nadzieję, że następnym razem uda nam się już tak wyjść. A jeśli nam kibicujecie, to zostawiajcie łapy, subujcie kanał, dzwoneczkiem. Dobra, i na Bella State też wpadajcie. A ja nie, 20 sekund, a ja mam jakąś część mam, może zdążę ją tam zanieść. Ja też mam część, tylko że nie mogę jakie z tych takich są straszne mapki. Wyjść dziwacznych miejsc. Ja teraz w ogóle jestem w takim miejscu, że nie wiem gdzie jestem już. Ja też i nie wiem jak w ogóle stąd wyjść. Czy to ja się też da? Nie wiem jak stąd wyjść. Da się. U, jakiś kod znalazłam, który pewnie gdzieś później trzeba będzie wpisać. Ale dobra, czas minął, straciłeś wszystko. Okay. Nie. No. Dołączyliśmy. Tylko nie to! Pod sam koniec, także teraz będziemy od nowa. Nie udało nam się, słuchajcie, ale mega gierekce. Trudna mapa, w ogóle bardzo duża jest. Ja myślałam, że to takie małe miejsce jest. Ja też myślałam. Ale nie, jest łatwe. Mega duże jednak. Oj, można tutaj skakiwać do basenu. Dobra, wybieramy dom! Dom, tak jest. Dobra. Bo widzę, będzie pewnie łatwiejszy niż ten prison, bo to tamto to jest druga runda, więc. Tak mi się też to wydaje. Gracz czy łowca? Nie wiadomo. Ja. Aha. Dobra, dałam na łowcę, ale nie wiem, czy w ogóle ale o co tu chodzi? No wiesz, czy bot pewnie, czy gracz ma być tą mamusią. Ja nie wiem, czy zdążyłem kliknąć nawet. Ja coś kliknęłam, ale nie wiem, czy też zdążyłam. Okej, okay, mamy nową rundkę i teraz jest tu nasza łódź, którą mamy naprawić. Przynieść mnóstwo... A dobra, to jesteśmy w domie. W domie, tak jest. Mnóstwo części podświetlonych na żółto. No to lecimy, lecimy. Ej, ta mamusia przypomina mi to... Była taka straszna postać. Kiedyś, która, ja nie wiem, bo dobrze się jej nie przyjrzałem nawet jeszcze. Która kiedyś była blokowana nawet, bo uważana była za straszną. A, wiem już jaką, no. Na końcu języka mam jej nazwę i zapomniałam. Ale ja ci nie powiem, ja nie powiem tej nazwy. Dobra, 305 mam kod i nie wiem co mam z tym zrobić, ale... Nie wiem, ja on same pistolety poznajdowałem, nie? Znowu. O, no to spoko. Dobra, tutaj na razie nic nie ma. Boję się, że ona mnie złapie. Mam maskę. Nie wiem, gdzie ona jest w ogóle nawet. Ja też nie. O nie. O, dobra, mam coś. Właśnie, ja teraz gram do bez, naprawy. Bez dźwięku. Idę to zanieść. I nie wiem, gdzie ona może być. Okay. No właśnie, bo tu pewnie słychać, jak ona chodzi, nie? Myślę, że tak. Volume. Dobra, mam volume. Jakby słychać? Co? No, słyszę i fajnie ciebie i dźwięk z gry. Ej, jest tam, stoi ona przy tym. Gdzie? Stoi przy łódce, nie można przejść. Aha, no na specjalnie. Tak to robi, ale dobra, to mam czas na eksplorowanie. Naprawiam. Fajnie, tylko że brakuje na pewno jeszcze więcej. O, coś znalazłam, pistolet. To dawaj ją, tutaj musisz ją trafić. Ty, czekaj, ale mam jakiś, nie wiem, czy to będzie kompas, czy coś, ale bynajmniej na pewno coś do tej łódki. Tak ja jest. Ja już naprawiłem coś tam trochę. Więc idę w jej stronę. Jedną rzecz. Stoi ta mamusia.
Idę tędy. Idę tędy. Ona nie da im wyjść stamtąd, są widzowie. Nie, no są dwa wyjścia, więc da się wyjść ogólnie na luzie. Dobra, okej. Okay. Uwaga. Jest już zegarek. Teraz brakuje nam dwóch rzeczy do tej łódki. Mam takie sznurki jakieś. O, to spoko. No to zostanie nam tylko jedna rzecz. Co tak szybko my rozpykamy te sznurki. Tą mapę? Bardzo szybko. O, łatwo tu jest jakaś tu jest. Maska. Dobra. Ta mamusia chyba trochę śpi w tym momencie. Więc nie wiem, czemu albo się zawiesiła coś. Dobra, jesteśmy w kuchni. Ale ja pamiętam ciągle o tym kodzie, który na pewno gdzieś później będziemy musieli wpisać. Mam nici. Tu się nie idzie. Co tu jeszcze jest potrzebne? Gdzie to widać? Wydaje mi się, że to ten taki, co napędza, wiesz, tą całą motorówkę. A, okej, dobra, dobra, widzę to. O, znalazłam coś. Ona śpiewa! Tak? No, znalazłam to coś, brakującą tak? ostatnią o, część. O, to epicko, to dawaj. Hop, okej, biegnę. Ale ona ma śpiew. To kozacko, czekaj, idę po pistolet, to strzelę tu do niej. Mam wrażenie, że się ruszyła, że zmieniła trochę miejsce swoje. Nie no, rusza się, bo ona tam załatwiła kogoś na pewno. A, to cwaniara. No to nieźle, bo my zdążymy sobie tu zrobić. To, dobra. Okej, zrobione. Jeszcze jedno śmigło, jakby. Śmigło? No, te w wodzie takie. Jakie śmigło? No takie w wodzie, wiesz. To się inaczej nazywa. Wiem, ale szybko mi tak przyszło do głowy. Łowca odszedł na 20 sekund, dobrze, zestunowałeś ją. Okej. Ostatnia część. Brakująca, 4:30, czasu mamy. Gdzie to może być? Nie mam pojęcia. Chodzę i szukam. Nie wiem, gdzie tamte znaleźliście rzeczy, więc... Mam to! Serio? No. Ale kozak. Ale szukam jeszcze... Boję się, że później jeszcze nam coś takiego ciężkiego zostanie do zrobienia! Myślałam, że to mamusia. Znajdź 4 kodów, aby przeżyć. Tak to jest napisane. A, 4 kody, dobra. 5371 jest kod. 5371. Enter. Odmowa dostępu. A czemu taki wpisałeś? No powiedziałeś mi taki. 537? Nie. Ej, ja uciekłam. Ej, ja też! Zawodnicy uciekli. Ale teraz cały czas na ekranie mam ten do wpisywania kodu. Co ty mówisz? Ja w ogóle nie mogę tego usunąć. Ja kodu w ogóle nie musiałam wpisywać, co było dla mnie bardzo dziwne, bo przecież wiesz... Ej, rozpykaliśmy bardzo to szybko. Zróbmy może tą drugą mapę, spróbujmy. Prison, no, no. Tylko, że ja mam cały czas na ekranie teraz do wpisywania kodu ten. Ja zagłosuję na gracza. A może jak przeniesie nas, to tobie to zniknie. Może zniknie, a może nie, zobaczymy. Za 2 sekundy nowa rundka się rozpocznie i obyś tam się przeniósł. Zobaczymy. O, przeniosłem je, ale dalej mam na ekranie to, nie? Nic nie widzę. Aha, ojej. Także jest nieźle, słuchajcie. Jakbyście zobaczyli u mnie na całym ekranie taki do wpisywania kodów właśnie ten. A jak źle wpiszesz, to też nie zniknie. Nie mogę w ogóle nic zrobić, ani wpisać, ani nie wpisać, nic nie mogę. Nie. Czekaj, tu są kody? No nie wiem. Może jak ja to kliknę teraz... No? To mi się to zresetuje? Nie wiem jak ci pomóc, ale dobrze, najmniej, że ja tego nie mam, bo przecież u mnie ja się... Ja normalnie widzę... Nie mogę nic zrobić teraz, ale tragedia. Dobra, gramy. Jakoś tak. Sobie poradzę może. Jak ona śpiewa! Tak będę bokiem chodził. Creepy, ona śpiewa. Może mi się uda. Mam już jedną część. Ja nie mam nic. Ja nie mogę. Dobra. Grajcie w to ze słuchawkami, mówię wam. Tak? Straszne jest? No. Ale nie klikajcie w kody, słuchajcie, bo wam się może zepsuć ogólnie, tak jak mi na przykład. Dobra, i będziecie mieli na całym ekranie ten keypad taki, nie wiem jak to nazwać nawet. Ona tu chodzi! Idzie do budynku tam chyba, gdzie jesteś. Dobra, ja i tak nic nie widzę ogólnie, więc... A, jak ona skacze, jak ona może skakać z kubana. Ej, dobra, mam, ale ha, to pistolet jest, dobra. Ujacie, to nie, ale się to niepotrzebne. Cykam się, że mnie złapie. Mam pistolet. O, mam jakąś część, śmigło mam. Brawo, a ja widziałam tylko nie wiem, gdzie teraz je dać, bo ja się zgubiłem ogólnie tu trochę. Gdzie jest mamusia, to ją bym chciała zestunować. O, jest. Jest, nie dobra. Nie znam tej mapki. Ja też nie. Nie wiem, jak tu się wychodzi. O, wyszedłem. O, siema. Ona jest zestunowana, to śmiało. Dobra, idę do tego. Ja idę na górę, bo idę tam na pewno. Idę do śmigłowca tutaj. Są jakieś części. To ja kodów na razie też nie ruszam. Nie, lepiej nie. Tylko wiesz, mi się to zrobiło dlatego, że mapka się skończyła. Aha.
I to już mi zostało na ekranie po prostu, nie? No, no, kumam. A nie ja już... usunęło się. Nikt nie pomyślał o tym, że ktoś może wpisywać kota, a się skończyć mapka może. Ja już mam kolejną część znalezioną. I idę. Nie. Lepsze jest to, że dobrze skoki mi wychodzą, nie? Nawet parkoura mogę w ten sposób zrobić. A, okej. Okay. Ale ja mam wrażenie, że przy helikopterze mamy więcej części brakujących. Chyba, że mi się wydaje. Nie, chyba tak. Chyba jest więcej właśnie. Też mi się tak wydaje. Dobra, ona tam jest. Przydałoby się tylko ją teraz, gdzie są te części? Ja nie wiem. Na dole nie wiem, czy coś jeszcze tutaj jest. Może na górze dobra, bardziej. Dobra, jestem w środku. Czekajcie, mam coś. O. Dobra, mam jakiś podest. Dobra. Lecę. Robi wrażenie. Go odłożyć. Ten podest. No jeszcze jakbym mógł normalnie grać, to było kozacko, a tak to jest ciężko trochę. Kolejną część mam. A gościu za mną chodzi zamiast łapać te części. Ej, dobra, ta mama, ona tam stoi, w ogóle nikogo nie łapie. Dlaczego ta mama tak gra? Nie wiem, dobra, okej. Okay. Zostały dwie części, tutaj chyba latarka. No. Taka. I tutaj jakaś dźwignia w tym helikopterze. Chyba mam tą dźwignię, o której mówisz. I jeszcze jedną rzecz widziałam na górze, w celi. Na górze w celi jakiejś? Tak. Dobra, to idę ja obczaić. Szkoda, że on jej nie wziął właśnie. Czekaj, może ja znajdę. Ale cóż. Muszę stąd jakoś to idę wyjść. Tam na górę. Jak mam stąd ale to może wyjść? Był pistolet po prostu, czy nie? Nie mam Nie, to nie był pistolet, bo ja jestem przy pistolecie teraz. Ej, ale tu ja na górze nie widzę żadnej części. Musi być. Z prawej czy z lewej? Ojejku, nie wiem, chyba z lewej. Aha. Kurczę, robię kółko teraz non-stop, bo ten przeszkadza mi, co łazi za mną. Dobra, czekajcie, tu nic nie ma. Tutaj nic coś jest. Nic tu nie widzę. Okej, okay, mam. Dobra, brawo, tylko się trochę nawigację zagubiłam. Jakąś chyba mam. A, okej. Okay. A ja a teraz... może jeszcze jedna część będzie. No właśnie, ja ją mam. O, wyszłam w końcu na zewnątrz, jakimś cudem. Dobra, końcu, idę już. Bo się znam zagubiłam. Trochę mapkę. Ja trochę też. Dobra. O nie, stoi tutaj. Dobra, tędy? Przeszedłem koło niej. Faktycznie, tu stoi. Dobra. Dobra. Pyk? Czy to wszystko? Nie, z przodu no jeszcze wszystko, coś dobra. Jest. A, tu jeszcze ta latarka jest potrzebna. Aha, dobra, to ja idę w to nie wiem, razie. Gdzie to jest. Bo ja coś widziałam, ale nie wiem, co to było. Tam na górze w tej celi to ja zabrałem to. Okej. Okay. A ja byłam w takiej jakiejś przybudówce czy coś. W jakimś innym okay. pomieszczeniu w ogóle. Może to być gdzieś tutaj właśnie. Może, ale ja pójdę tutaj. O właśnie, tu gdzieś pójdę sobie. A tam może faktycznie. No, tu byłam właśnie i ja tu się zgubiłam. A dobra, bo tutaj jest to więzienie, to tutaj nic nie ma więcej. Oprócz więzienia. Okej, okay, mam coś. Ale to jest pistolet. To? A to nie. Niestety. Ale powiem dobra, ci jak... czekajcie, ja jest! Tak patrzę. Nie, znowu pistolet. Kolejny pistolet. Dobra, idę na górę tu zobaczyć. Czyli już dwa pistolety. Ale tutaj nic nie ma w tych celach, chociaż czekajcie, może tu będzie coś. Ostatnia rzecz najciężej pod... O, niewiele tak, czasu tak, bo wszystko już znaleźliśmy. I tylko tego nam brakuje. Dobra, zastunowałam ją. Tamta się wyżej? Nie. Mamy chwilę czasu. Ale tu w ogólnie w więzieniu to ja już nic nie widzę, żeby coś było jeszcze do zebrania. No właśnie, ja się tu przejdę jeszcze raz. Dla świętego spokoju. Tu nic nie ma. Ej, czekajcie, ale tu jest jakieś przejście. O! Co? Do jakiejś stołówki wszedłem. O! Byłaś w stołówce? Nie. Okej. Okay. Ale nic tutaj nie ma chyba. Aha. Nie ma nic w stołówce. Idę na górę. Dobra, myślałem, że tu coś będzie, bo to było miejsce, w którym nie byłem. Ale nie ma tutaj nic. No. Dobra, ale czyli blokują. Tu nic nie ma, to wychodzę stąd. Niecała minuta nam ale została. Ale było takie miejsce, jak gdzieś wchodziłem do takiego dziwnego miejsca. No. Ale nie wiem teraz, gdzie to było w ogóle. O nie. Jak ja tam wszedłem w ogóle wcześniej. Nie ma tych takich efekcików, że właśnie to się świeci. Jejku, gdzie? A ja byłem wtedy, słuchajcie, w takim innym miejscu. A teraz nie mam pojęcia, gdzie to... O, tutaj to było, dobra. Nie no, w tej celi na okay, pewno żadnej okej, i to musi nie być ma. Tutaj. Tu jest pistolet. Obyś znalazł. Tu jest mam! Konferencyjna. No odsuń się. Masz? No mam. Okej. Okay. Tylko czy to ja dążę? Idę tam pod helikopter już. Dobra.
Minuta. Ale ja nie wiem, jak stąd wyjść. Zdążymy, dawaj, dawaj, dobrze, dobrze idziesz chyba. Okej. Okay. Idę chyba za tobą. Dobra, jak ona na mnie skoczy! Tak, to jesteś ty, idę tutaj. No, szybciej, okej, okay, mamy wszystko. Dobra, jest! Uciekłeś! Yeah! Ale to było łatwe, bo ta mamusia łatwe. Dzisiaj nas nie załatwiała jakoś Nie chciała nas specjalnie. Łapać chyba za bardzo. Ale przeszliśmy tą gierkę, słuchajcie, horrorową tak bardzo. Tak jest, udało się przejść. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzwonecie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastay.pl, a ja się z wami żegnam. Pa, pa! Pa, pa!